Już od kilku dni wiedziano, że babka jest chora i dopytywano się o jej stan. Ale przyjaciele moi, przypuszczając, iż babka nie jest zbyt cierpiąca, nie wiedziano nawet, że jest w ogóle chora, prosili mnie, aby się z nimi spotkać na polach elizejskich. Mieliśmy wspólnie zrobić jakąś wizytę i pojechać na wieś na obiad, na który się cieszyłem. Nie miałem już powodu wyrzekać się tych przyjemności. Kiedy się mówiło babce, że powinna by teraz, w myśle zaleceń doktora de Bulbon, chodzić dużo na spacer, widzieliśmy, że zaraz wspomniała pola rizejskie. Mógłbym ją tam zawieść, podczas gdy będzie sobie siedziała i czytała, ja umówię z przyjaciółmi miejsce spotkania. Gdy nadszedł czas, babka nie chciała wyjść, czuła się zmęczona. Ale matka, wymustrowana przez doktora de Bulbon, zdobyła się na tę energię, aby się pogniewać i wymusić posłuszeństwo. Mama omal nie płakała na myśl, że babka znów może popaść w swoją nerwową prostrację i że się już z niej nie podniesie. Niepodobna było wymarzyć piękniejszej pogody na przechadzkę. Słońce, zmieniając miejsce, rozpościerało to tu, to tam, niwecząc kontur balkonu, swoje wiotkie muśliny, i przydawało kamieniowi jakby ciepły skórek nieuchwytną, złotą otoczkę. Oddaliwszy z uporem pomoc matki, babka ubierała się sama. Straszliwie długo. Dziwne miejscu po wszystkich. Teraz, kiedym wiedział, że babka jest zdrowa, uważałem ją za bardzo samolubną, że się tak guzdra, skoro wie, że ja się umówiłem z przyjaciółmi i że mam jechać do wildawarii. Skoro mi powiedziano dwa razy, że zaraz będzie gotowa, zniecierpliwiony sam zeszedłem na dół. Wreszcie nadeszła, nie przepraszając mnie za opóźnienie, jak to robiła zazwyczaj w takich razach. Czerwona i roztargniona, jak osoba, która się śpieszy i która zapomniała połowę swoich rzeczy. Nadeszła, kiedy dochodził do uchylonych szklanych drzwi, które nie ogrzewając tym ani trochę lodowatych ścian domu, wpuszczały z zewnątrz płynne, gwarne i ciepłe powietrze tak jakby ktoś otworzył jakiś zbiornik. Mój Boże, skoro ty masz spotkać przyjaciół, powinnam była włożyć inną mantylkę. Ta trochę smutno wygląda. Uderzyło mnie, że babka była jakby skongestionowana. Powiedziałem, że zapóźniwszy się, musiała się bardzo śpieszyć. Kiedyśmy wysiedli z fiakra na polach Elizejskich koło Aveni Gabriel, Ujrzałem, że babka, nic do mnie nie mówiąc, zwraca się i kieruje do starego, obrosłego zielenią domku. U wejścia, niby w owych jarmarcznych budach, gdzie klaun gotów do wejścia na scenę i umazany mąką sam odbiera należność za miejsca, markiza wysiadywała stale ze swoją ogromną i brzydką, grubo uszminkowaną gębą w kapelusiku strojnym w czerwone kwiaty i czarną koronkę zasadzonym na rudą perukę. Strażnik... Zaniedbując dozór zieleni, do której dostrojono barwę jego uniformu, rozmawiał z nią siedząc obok. Zatem, rzekł, pani jest wciąż tutaj. Nie myśli pani wycofać się z interesu? Dlaczego? Po co, kochany panie? Niech pan sam powie: gdzie byłoby mi lepiej niż tutaj? Gdzie miałabym większe wygody i komfort? A przy tym jest ruch, rozrywka? To istny mały Paryż! Przez klientów wiem wszystko, co się dzieje. Odproszę pana ten, co wyszedł stąd może pięć minut temu. To urzędowa osoba? Wysoka, bardzo wysoka. I co? Proszę pana, wykrzyknęła z zapałem, jakby gotowa poprzeć to twierdzenie siłą w razie gdyby stróż porządku powątpiewał o jego ścisłości. Od ośmiu lat, rozumie Pan, w każdy dzień, jaki Pan Bóg stworzył, punktualnie z uderzeniem trzeciej jest tutaj. Zawsze grzeczny, nigdy nie podniesie głosu, nic nie powala i siedzi dłużej niż pół godziny, aby przeczytać gazetę, załatwiając swoje. Jednego, jedynego dnia nie przyszedł. Na razie nie spostrzegłam się, ale naraz wieczorem powiedziałam sobie: O, ten mój gość nie przyszedł. Może umarł. To mnie trochę pikło w serce, bo ja się przywiązuję do ludzi, kiedy są na swoim miejscu. To też byłam bardzo kontenta, ujrzawszy go na drugi dzień. Zagadałam go. Dzień dobry panu. A co? Czy nic się panu nie zdarzyło wczoraj? Odpowiedział, że jemu się nic nie zdarzyło, ale że żona mu umarła i taki był poruszony, że nie mógł przyjść. Miał minę smutną, co się dziwić. Rozumie pan, żyli z sobą od dwudziestu pięciu lat, ale i tak wydawał się kontent, że znów tu jest czuło się, że ten wypadek zakłócił jego przyzwyczajenia. Starałam się go pocieszyć, rzekłam. Nie trzeba się poddawać, niech pan przychodzi, jak zawsze, w pańskim zmartwieniu, zawsze to mała dystrakcja. Głos markizy złagodniał, bo stwierdziła, że opiekun grządek i klombów słuchał jej przyjaźnie, nie myśląc się sprzeciwiać, siedząc ze swoją niewinną szpadą w pochwie, robiącą wrażenie raczej jakiegoś ogrodniczego narzędzia lub rolniczego symbolu. A przy tym... Rzekła, ja wybieram swoich klientów, Nie każdego wpuszczam do moich salonów, bo ja to tak nazywam. Czy to nie istny salon z tymi kwiatami? Że mam klientów bardzo grzecznych. To ten to ów przyniesie mi ładną gałązkę bzu, jaśminu, albo mój ulubiony kwiat, róże. Myślę, żeśmy się może zgubili w oczach tej damy, nie przynosząc jej nigdy bzu ani róż, przyprawiała mnie o rumieniec. Aby fizycznie uniknąć jej ujemnego sądu, lub być osądzonym jedynie zaocznie, skierowałem się ku wyjściu. Ale w życiu nie zawsze najuprzejmiejsze przyjęcie spotyka tych, co przynoszą piękne róże, bo markiza, przypuszczając, że się nudzę, zwróciła się do mnie: Chce pan, żebym pan otworzyła gabinecik? A kiedy odmówiłem, naprawdę nie chce pan? dodała z uśmiechem. Myślałam to z dobrego serca. Ale wiem, że są potrzeby, dla których obudzenia nie wystarczy ofiarować je gratis. W tej chwili szybko weszła licho ubrana kobieta, najwyraźniej w naglącym położeniu. Ale widać nie należała do świata markizy, bo ta z całym okrucieństwem snoba rzekła sucho, wszystko zajęte. Czy długo? Spytała biedna dama, czerwona przy swoich żółtych kwiatach. A moja pani radzę pani iść gdzie indziej, bo widzi pani jeszcze dwóch panów tutaj czeka, a mam tylko jeden gabinet, wszystkie inne są w reparacji. Wygląda mi to na lichą klejentelę, rzekła Markiza. To coś nie dla mnie. Nie zna to czystości, nie zna szacunku. Trzeba by mi potem godzinę szorować po takiej damuli. Nie żałuję jej dwóch suł. W końcu po dobrej półgodzinie babka wyszła. Bojąc się, że się nie postara napiwkiem zatrzeć niedelikatności, jaką okazała siedząc tak długo, ulotniłem się, aby nie mieć udziału w porcji wzgardy, jaką z pewnością okaże babce markiza. Szedłem ścieżką, ale powoli, aby babka mogła mnie łatwo dogonić i iść dalej ze mną. Co się też stało niebawem? Myślałem, że babka mi powie: Dałam ci długo czekać na siebie, mam nadzieję, że jeszcze złapiesz swoich przyjaciół. Ale nie rzekła ani słowa. Takiż trochę zawiedziony, nie chciałem się odezwać do niej pierwszy. W końcu spojrzawszy na nią, zauważyłem, że idąc koło mnie obraca głowę w drugą stronę. Bałem się, że znów ma nudności. Przyjrzałem się lepiej, uderzył mnie jej nierówny chód. Kapelusz miała przekrzywiony, płaszcz powalany. Wydawała się zmieszana i niezadowolona. Miała czerwoną i wzruszoną twarz osoby, którą dopiero co potrącił powóz lub którą wydobyto z rowu. Bałem się, czy nie miałaś nudności, babciu. – Czy czujesz się lepiej? – spytałem. Pomyślała z pewnością, że nie sposób nie odpowiedzieć bez obudzenia mego niepokoju. – Słyszałam całą rozmowę między markizą a strażnikiem – rzekła. To był kompletny styl Germont i paczki Verdurenów. Mój Boże, jakiż oni mieli dworny ton! I dodała jeszcze z naciskiem, cytując słowa swojej markizy, pani de Sévignie, Słuchając ich, pomyślałam, że mi gotują rozkosze pożegnania. Takie były jej słowa, w które włożyła swoją finezję, swoje upodobanie w cytatach, znawstwo klasyków, trochę więcej nawet niż to robiła zazwyczaj, jakby dla okazania, że włada tym wszystkim. Ale raczej odgadłem, niż usłyszałem te słowa, które babka wymówiła chrapliwym głosem, ściskając zęby bardziej, niż by to mogła tłumaczyć obawa wymiotów. Babciu, rzekłem dość lekko, aby się nie zdawało, że zbyt serio biorę jej niedyspozycję. Skoro się czujesz nieszczególnie, wracajmy do domu, jeżeli pozwolisz. Nie będę oprowadzał po polach Elizejskich babci, która ma nudności. Nie śmiałam ci tego proponować z powodu twoich projektów, odparła biedny mały, ale skoro sam chcesz, to będzie w istocie rozsądniej. Uśmiechnęła się smutno i ścisnęła mi rękę. Zrozumiała, że nie ma co ukrywać przede mną tego, co odgadł zaraz, że miała przed chwilą mały atak.